Dzień dobry, to jest program Sport Talkera. Witają Państwa Janusz Jadczyk i Jakub Szymański. Janusz, start rundy wiosennej PKO Ekstraklasy coraz bliżej, chociaż mamy styczeń, za oknem to tak nie wygląda na styczeń. No. Może właśnie bliżej ku jakiemuś przedwiośniu albo nawet wiośnie. Ale ma wrócić zima. Ma wrócić zima, być może na start właśnie rundy wiosennej PKO Ekstraklasy. Natomiast skoro do tego startu coraz bliżej, bo przypomnijmy, on w ostatni weekend stycznia, no to od Rakowa zacznijmy. Raków ostro przygotowuje formę na zgrupowaniu w Turcji. No już jest po pierwszym meczu sparingowym z drużyną azerską, z Karabachem Agdam. Pewne zwycięstwo Rakowa, 3-0. I chyba oczywiście, no jakby trzeba pamiętać, że mecz sparingowy jest tylko meczem sparingowym. Tak naprawdę nie o wynik tam chodzi, a o to, żeby przetestować nowych zawodników, nowe ustawienia, jakieś rozwiązania taktyczne, które mają przynieść nam punkty już w tych meczach ligowych czy pucharowych. No ale chyba możemy być zadowoleni z tego, co drużyna pokazała w tym pierwszym meczu sparingowym. Myślę, że tak. Wynik 3-0 z taką drużyną, z którą przyszło nam zagrać choćby, tak jak mówisz, ten mecz towarzyski, sparingowy, sprawdzający. Nie o wynik chodzi, ale zawsze ten wynik pozostaje w świadomości drużyny, zawodników, trenera. Sprawdzenie taktyki. Dobra drużyna, bo Karabach to nie jest słaba drużyna. To jest jeden z mistrzów tych krajów dalekiej, dalszych od Polski, azjatyckich, kaukaskich. Także dobrze wypadliśmy. No i sprawdzenie tych nowych zawodników, którzy powrócili, bo Cebula wrócił do składu po tym długim okresie leczenia kontuzji. No właśnie, i pokazał prawie rok bez gry Marcina Cebuli. Pokazał się z dobrej strony, bo miał asystę w jednym z goli, tym trzecim, który na końcówce zdobyliśmy. Oglądałem skrót tego meczu, jest możliwe to w internecie, i bardzo ciekawe rozwiązania zaproponowane przez trenera, przez drużynę, i dobre rozegrania. Bardzo mi się podobał z tego skrótu, który widziałem, Patryk Kun, którego wszędzie pełno było na tym meczu, i po lewej, po prawej stronie, i w środku. Przecież on jakby sprowokował pierwszego gola, którego Iwi strzelił takim fajnym zagraniem pomiędzy dwoma zawodnikami. Podał piłkę Iwiemu, ten jemu, i z powrotem Iwi dostał piłkę i padł gol. Także to widać, że Raków idzie w kierunku takich ciekawych rozwiązań, które przynoszą efekty w postaci goli albo takich sytuacji, które na gol zasługują. Tam była taka historia z słupkiem, a broniliśmy się dzielnie w bramce. Wladan Kowaczewicz pokazywał się z bardzo dobrej strony. No i jakby ten mecz dla mnie był takim przejawem tego, że uspokoją się pewne emocje. Kto ma odejść, kto ma zostać, kto będzie nowy w drużynie, czy ten sztab trenerski pozostanie. Myślę, że tutaj taki spokój nastąpi, jak będziemy grać dalej te sprawdzające pojedynki, które przed nami jeszcze trzy do rozegrania. No właśnie, w dniu nagrywania tego odcinka rozgrywany jest mecz z rumuńską Steaua Bukareszt. Tak. My nie znamy wyniku tego spotkania, natomiast kiedy Państwo będziecie oglądać Sport Talkera, to ten wynik także już będzie znany. Oprócz tego warto sprawdzić będzie, dokładnie, jak poradzimy sobie z Rumunami. Bo to, przypomnijmy, to też bardzo dobra drużyna. Zresztą wszystkie te drużyny, z którymi gramy, bo czy kolejny rywal to jest Olimpia Lublana, czy ten rywal ostatni, czyli Dnipro, to są drużyny, które w swoich ligach, no wiadomo, Liga Ukraińska to w tym momencie to jest zupełnie inna kwestia. Natomiast te trzy zespoły, z którymi gramy na tym zgrupowaniu, plus te zespoły, z którymi graliśmy w Holandii, bo tam i PSV Eindhoven, tak, i Anderlecht Bruksela,
no to są zespoły z absolutnego topu swoich markowe lig, drużyny, dobre, jak najbardziej tak. Sprawdzone w bojach piłkarskich. I to, co ty mówisz, że tobie się podobają te schematy, które są rozgrywane przez Raków. Ciekawe to wyglądało. Widać było, że to nie są przypadkowe akcje, prowadzenie piłki, poszukiwanie jakiejś sytuacji, tylko przemyślana taktyka. Znaczy, bo wiesz, jakby trener Papszun mówi to tak, może nie dokładnie, ale można to wyczytać między wierszami. Natomiast no, oprócz tego, że ta runda wiosenna, która przed nami ma być rundą historyczną, no bo Raków chce sobie zapewnić w niej pierwszy w historii klubu tytuł mistrza Polski, no, ma ku temu olbrzymie szanse, wszak 9 punktów przewagi, to no tak. Oczywiście nie jest pewne mistrzostwo, natomiast jest to pewien kapitał, na którym można budować. Po drugie, być może będzie też szansa na podwójną koronę. Pamiętajmy, że Raków wciąż jest w grze także o to, by zdobyć, a właściwie obronić Puchar Polski. No ale tak naprawdę ta runda, ona ma też służyć jako taka runda przygotowawcza do tego, co w lato i miejmy nadzieję na jesieni, czyli do walki w Europie. Jakby stąd ci rywale markowi, klasowi, tak? No bo my nas, tak, mistrzostwo, oczywiście ono byłoby celebrowane, natomiast to nie tylko o ten tytuł mistrzowski chodzi, to chodzi o to, żeby go zdobyć. Ale nie tak, żeby już w sierpniu pożegnać się z Europą. My chcemy więcej i więcej i na pewno tego chce trener Papszun i cały zarząd. No, myślę, że masz rację i chyba wszyscy tak oceniamy zamierzenia Rakowa. Zresztą trener Papszun pokazał przez te 6, prawie 7 rok, który jest z drużyną Rakowa, że jest taktykiem na dużą przyszłość. To nie jest tylko zagranie, wygranie meczu, skończenie na dobrym poziomie ligi, tylko myślenie strategiczne do przodu. A kiedyś w jednym z wywiadów, który miałem okazję słuchać, Papszun powiedział, że interesuje go sprawdzenie się w Europie z drużyną Rakowa. I to widać jest takim celem, to co powiedziałeś, te markowe drużyny dobierane do tych sparingowych spotkań, do towarzyskich pojedynków, sprawdzanie naszych zawodników na ich tle, a drugie przygotowanie też naszych zawodników do tego, żeby nie mieli takiego lęku przed zawodnikami z lepszymi nazwiskami, sprawdzonych w Europie. To jest takie wyrównywanie poziomu na tym etapie. Natomiast jeśli chodzi o ligę, to ja jestem tutaj spokojny. Na razie mamy te 9 punktów i to jest dobra zaliczka na to, żeby jeżeli będziemy konsekwentni i wygrywali, zdobywali punkty, to mamy szansę, żeby ten sezon dobrze zakończyć. Obrona Pucharu też jest w naszym zakresie, zasięgu, nie ma problemu. Nie ma też jakichś perturbacji ze składem drużyny. No właśnie, Janusz, te wymiany, które wywołałeś, słyszymy. To powiedzmy troszkę o ruchach kadrowych. Bo tak, już przy okazji poprzedniego Sportokera przedstawiliśmy postać Jeana Carlosa, czyli tego ofensywnie usposobionego pomocnika, który z Pogoni Szczecin do nas przeszedł. Natomiast no, w minionym tygodniu kolejne ruchy kadrowe. Dołącza do Rakowa obrońca Adrian Gryszkiewicz. Czy ci, którzy oglądają PKO Ekstraklasę, na pewno kojarzą tą postać z Górnika Zabrze. Bardzo dobrze się prezentował jeszcze w minionym sezonie. To zaowocowało transferem do Niemiec, do drugoligowca, do Paderborn. Tam przepadł, nie sprawdził się, teraz dostaje drugą szansę. Ja myślę, że to będzie, w jego przypadku będzie głód walki na boisku i to można wykorzystać. Myślę, że trener będzie wiedział, jak go ustawić. Chłopak tam przesiedział pół roku, prawie nie grając. To głodny tego wyczynu na boisku na pewno sprawdzi się w Rakowie. A to młody facet jest, bo 23 tak. lata, więc no jakby młody chłopak wciąż można nad nim pracować i można go rozwijać i na pewno jakby trener Papszun też doskonale zdaje Zresztą sobie z tego on sprawę. On obserwował. Dokładnie. Takie informacje z klubu wychodziły, że był obserwowany.
No szkoda, że mówi się o odejściu Petraszka i Niwulisa. No właśnie, o to cię chciałem zapytać, no bo mamy dwie postaci, dwóch tak naprawdę kapitanów, tak? Dwóch ludzi, którzy w tym klubie są, kiedy on jeszcze nie grał w PKO Ekstraklasie, tak. I nie walczył o najwyższe Petraszek laury. Petraszek zaczął w drugiej lidze. Dokładnie. Rakowa. Dokładnie. I to jest tak naprawdę, jeśli chodzi o Tomasa Petraska, to jest droga od drugiej ligi tak naprawdę do reprezentacji Czech, bo on przecież był powoływany do szerokiego składu reprezentacji. Ale i Andrzej Niewulis, no to wiele występów w Rakowie. Natomiast no, informacja, która teraz do nas dobiegła z portali zajmujących się tematyką piłkarską, jest taka, że Andrzej Niewulis najprawdopodobniej już w tej przerwie między rundami, czyli tak naprawdę w najbliższych tygodniach. A Tomasz Petrasek najprawdopodobniej po sezonie, no bo jak tam można było wyczytać, ci zawodnicy nie będą pierwszym wyborem trenera. Wiemy, że obaj mieli trochę problemów zdrowotnych na przestrzeni ostatnich sezonów. No tak, Petraszek prawie sezon nie grał. No tak, no ale z drugiej strony, no... Ale jak ja się pojawił, to... Jesteś tak dobry jak twój ostatni mecz, tak? Natomiast ale no jak się pojawił, to widać było, że ta umiejętność bycia w drużynie nie została zaprzepaszczona. No właśnie, Janusz, twoja ocena tej sytuacji, bo wiemy, jak konsekwentny jest trener Papszun. Wiemy, że on jakby co rundę wymienia zawodników. Wiemy, że on ma swoją ideę fix i do niej zmierza, tak? I jakby nie chcę powiedzieć, że cel uświęca środki, ale no, dla niego przede wszystkim ten wynik jest najważniejszy i on sobie dostosowuje skład do swoich potrzeb. I wiemy, że ci, którzy z jakiegoś tytułu, nie wiem, nie nadążają, są za słabi, nie sprawdzają się w jego systemie, no im się dziękuję, tak? I przychodzą następni. Natomiast czy twoim zdaniem takiej postaci jak Petraszek, nie ukrywajmy, ikonie, legendzie tego klubu, tak już tak można powiedzieć, nie należałoby jednak zaoferować nowego kontraktu i nie pozwolić mu, żeby odchodził z tego klubu, no bo jednak trudno jest wskazać innego zawodnika, który byłby tak przywiązany do tych czerwono-niebieskich barw jak właśnie Czech. No, jestem podobnego zdania jak ty. Chciałem o tym powiedzieć, że trochę przykro, że zawodnik, który jakby budował tą potencję Rakowa przez ostatnie lata, druga liga, pierwsza, ekstra klasa, to, że był kłopot zdrowotny, no to jakby nie jego wina, no, los tak zrządził. I nie wiem, czy to nie jest też taki powód, że jakby wyskoczył troszeczkę z tego kręgu myślenia trenera o składzie Rakowa na najbliższy sezon, czyli kolejny, tak? Nie mam pojęcia, dlaczego się tak dzieje, ale uważam, że Petraszek tworzył taką dobrą sytuację w Rakowie w obronie. Potrafił skutecznie bronić tego naszego pola bramkowego. No i to też jest taki gość, który... I za chwilę był w ataku. Tak, no plus, wiesz, no on szybki też, zawodnik, on też daje duży, takie... Dokładnie z taką tak. potężną siłą. No, zawsze, to też robi wrażenie na innych. Zawsze stanowi zagrożenie, no. Plus jakby on daje taką wartość nawet niepiłkarską, tak? Bo mamy bardzo fajny wygląd w to, co się dzieje na zgrupowaniu Rakowa, bo na bieżąco udostępniane są filmiki ze zgrupowania. Wiemy, że jak mówi coś Petraszek, to jego się słucha, tak? I to jest pierwsza kwestia. A druga, wiemy, że to jest taki facet, który jest bardzo pogodny i pozytywny, więc tak, bardzo on miła też, postać, tak, on też napędza tą fajną atmosferę, no plus no jest Czechem, mówi po polsku, to też jakby jest bardzo cenne, tak? Bo nie każdy obcokrajowiec chce się nauczyć polskiego. Wiemy, że dla Czecha będzie to łatwiejsze niż dla Brazylijczyka, tak? No ale mimo wszystko, tak? No więc rezygnacja z takiego zawodnika
No myślę, że mogłaby być bardzo przykro przyjęta przez kibiców, nawet jeśli by się udało zdobyć tytuł mistrza Polski. No nawet jeszcze jakby... nie jest wszystko przesądzone. Oczywiście. To oczywiście. Jeszcze może się odmienić. To jeszcze no. Wszystko może A się może odmienić. A może to jest taki element Myślisz, że taka gra, zagrania, żeby stworzyć nadzieję dla tego młodego zawodnika, który przychodzi do Rakowa, o którym mówiliśmy Gryszkiewiczu. Wcześniej, o Gryszkiewiczu. Żeby miał poczucie tego, że na niego się też stawia, bo on jakby miałby wejść w miejsce Pertraszka w obronie. Znaczy tak, no jest Sfarna, z którego chcemy wykupić z Aten, jest Rakowitan, wobec którego trener ma duże oczekiwania, Rundić, Arsenić, no tam rywalizacja jest, tak, no bo przypomnijmy, walczymy tak naprawdę o trzy miejsca, bo jednak ten schemat gry Papszuna jest niezmienny, to jest trzech obrońców, potem dwóch wahadłowych, tak, więc tak. Jakby walczymy o trzy miejsca na środku zobaczymy. Obrony. Zobaczymy, jak się... Spokojnie do tego podchodził i na razie jeszcze nie wiadomo, jak się to wszystko ułoży. No straciliśmy też Soresku, który odszedł na wypożyczenie. No ale to chyba koniec końców nie jest aż tak duża strata, bo wiemy, że nadzieje były ogromne, kiedy ten zawodnik przychodził. Tak, ale on się jakoś nie wmontował w Raków tak dobrze, żeby stworzyć taką wizję super zawodnika, który buduje nam potencję. No, miał swoje dobre chwile, natomiast jest informacja w internecie do przeczytania. Ma kłopoty tam u siebie w Bukareszcie, bo odszedł z Dynama, a teraz poszedł do dawnej Strzeły. I kibice z Dynama, którzy go kokali, kiedy odchodził, teraz go znienawidzili. No ale taki świat sportowego hejtu. Niepotrzebne zupełnie takie sytuacje, ale życzymy chłopakowi, żeby sobie tam kibicujemy mu swoje miejsce. Bo to na pewno jest bardzo utalentowany zawodnik. W Rakowie nie wyszło, ale to nie znaczy, że jakby piłkarsko może jest skreślony. Może się u siebie w domu. Może się odbić w Rumunii. Dobrze, przechodzimy do kolejnej dyscypliny sportu. Tym razem tenis stołowy. O. A to dlatego, że nasze zawodniczki BBTO AZS UJD Częstochowa wygrywają i przegrywają. Znaczy, powiedzmy tak, tam gdzie mają wygrać, wygrywają, tam gdzie mają przegrać, przegrywają. Nic tak naprawdę nas tu nie zaskoczyło w tych trzech meczach. Odkąd komentujemy sport już jakiś czas, nigdy się nie okazało, że z Tarnobrzegiem mogły wygrać. I tak się jakoś dziwnie dzieje. Jakiś mur niemocy, ale pozostałe drużyny się ogrywa. Tak. Także Bebeto sobie radzi. Porażka 0-3 z Tarnobrzegiem u siebie. Wcześniej dwa zwycięstwa na wyjazdach w Toruniu i w Grodzisku Mazowieckim. To powoduje, że na ten moment AZS UJD jest na piątym miejscu w tabeli. Ma 19 punktów. I to jest jeden punkcik straty do ekip z Wrocławia i z Nadarzyna. Przypomnijmy. W ekstraklasie kobiet w tenisie stołowym rywalizujemy o te miejsca 1-4, bo one po pierwsze dają to awans jest. Do fazy playoff, a po drugie, jeśli mamy awans do fazy playoff, to mamy też medal, bo tam o trzecie miejsce się nie gra. Czy uda się awansować? No oczywiście my mamy nadzieję, że się uda, bo dlaczego już byśmy mieli przerwać tą piękną paczkę medalową? W lutym będą rozgrywki. Natomiast tak, to co Janusz powiedział, w lutym rozgrywki, kolejne trzy spotkania, jeden mecz, o który ja osobiście jestem spokojny, bo to jest starcie z Jastrzębiem Zdrój, które jeszcze w tym sezonie nie zapunktowało, natomiast dwa kolejne spotkania, no to już można powiedzieć mecze na noże, tak? Bo czy AZS UE Wrocław, czy SKTS Sochaczew, to są drużyny, które są od nas wyżej, to są nasze bezpośrednie rywalki do medalu. Wygrywamy, mamy bardzo mocną pozycję i z dużym prawdopodobieństwem możemy powiedzieć, że my w tej czwórce będziemy. Przegrywamy. No nasza pozycja się niestety knoci i ten medal upragniony się nieco oddala. Także bardzo ważny luty przed tenisistkami stołowymi AZS UJD. Dziewczyny sobie poradzą, postawią się mocno przeciwniczkom i powinniśmy się w tej czwórce znaleźć. Różnice punktu jakoś tak nas dzielą, że
jest duża szansa, żeby wskoczyć do czwórki. Tym bardziej, że poziom BB to jest zwyżkujący, bo widać, że tam progresja, jeśli chodzi o rozgrywane mecze, treningi, całą obsługę drużyny jest na dobrym poziomie. A i moda na tenis stołowy się zrobiła w Częstochowie taka poważniejsza. Coraz więcej ludzi gra, młodzież się angażuje. No u Ciebie w klubie spółdzielczym no, też tak, no, ludzie dużo, bardzo chętnie dużo trenują. Dzieciaków, tak? Młodzieży zaczyna rozgrywać pojedynki, to będzie pokazywało, że będzie i publiczność, zainteresowanie, a i lepiej się gra nawet na tym poziomie zawodowym, jak nasza drużyna, kiedy wokół są ludzie i oczywiście gwiżdżą, klaszczą, tupią, kiedy się zdobywa punkty. I zachęcam Państwa też do tego, żeby zaglądać na halę UJD AZS-u, bo tam są rozgrywane te mecze. Kluczem do sukcesu będzie to, żeby nasze pozostałe zawodniczki przynajmniej próbowały dotrzymać kroku naszej liderce, czyli Tytianie Bilenko, która tak naprawdę wygrywa hurtowo, no akurat z Siarką swój mecz przegrała, natomiast no, poza tym tak naprawdę z Siarką wiadomo, Siarka na 12 spotkań straciła jeden punkt, to znaczy, że mecz wygrała, ale nie w stosunku 3-0 czy 3-1, tylko 3-2. Wybitny klimat do tenisa stołowego. No jakby warunki są sprzyjające, tak? No, sportowe i nie tylko. Ale to jest też ten element, że wszyscy chcą to rozbić i walczymy. A klimat siatkarski jest coraz lepszy w Częstochowie. Przechodzimy do tak pierwszej jest. Ligi siatkówki mężczyzn, przechodzimy do Norwida. Do Norwida, który w poprzednim tygodniu, co było olbrzymim zaskoczeniem, przegrał u siebie z Crispolem Września i została przerwana ta piękna pasa zwycięstw. Natomiast teraz Norwid pojechał do Nowej Soli i wrócił. I wraca. Wraca pewne 3-0 w setach do 17, 19, do 20. To jak to się mówi, mecz bez historii tak naprawdę. Norwid dopisuje 3 punkty do swojej zdobyczy i tym samym w tym momencie ma tych punktów 38 i jest na pierwszym miejscu w tabeli. O punkcik przed Kluczborkiem, punkcik przed Awią Świdnik. Tutaj trzeba tylko nadmienić, że Awia Świdnik ma jeden mecz rozegrany mniej, także potencjalnie może Norwida wyprzedzić. No, ale, wszystko blisko punktowo, ale jesteśmy na pierwszym miejscu. Jest nieźle, bo naprawdę jesteśmy na pierwszym miejscu. Ta grupa no, 5-6 najlepszych zespołów już odskoczyła od reszty, więc play-offy są tak naprawdę pewne. Teraz chodzi o to, żeby zająć jak najwyższą pozycję. Wiemy, że czasem to nie ma aż tak dużego znaczenia, no ale jednak handicap własnego boiska plus taka manifestacja siły to też jest ważna sprawa w sporcie. Oczywiście, to jest kolejny zawodnik, tak jak mówimy, jak jest publiczność, jest atmosfera sali, na której się rozgrywa mecz i to wszystko buduje taką jakość sportową. Poza tym trzeba powiedzieć, że ta dobra passa Norwida, która od kilku tygodni w starym roku trwała i teraz się jakby z powrotem zaczyna po tej jednej porażce, powoduje, że zawodnicy jakby wierzą lepiej w to, co chcą robić na boisku, czują tą siłę do rozgrywania meczu i to będzie się napędzać, jeżeli nie będzie jakiegoś potknięcia, jakiegoś takiego wahnięcia, jak mówisz, mecz bez historii, gdzie łatwo się wygrywa z przeciwnikiem kilkoma punktami każdego seta, to no w ten sposób to jest znaczy fajne zwycięstwo, ale też daje takie poczucie, że na przyszłość trzeba jeszcze mocniej docisnąć. Znaczy ja powiem tak. Tak powinna zareagować drużyna dobra, drużyna pewna swojej jakości po porażce, która była niespodziewana i która była wypadkiem przy pracy, tak? No, okej, okay. No, przegraliśmy, tak. Dobra, zapominamy, jedziemy na następny mecz, pokazujemy, że jesteśmy dobrzy, że jesteśmy pewni siebie, wygrywamy pewnie i jakby zapominamy.
w najbliższej kolejce znowu trzeba będzie uważać, bo to się tak mówi, przyjeżdża AZS AGH Kraków, drużyna, która w tym momencie jest na 9 miejscu w tabeli, czyli to jest drużyna, która walczy wciąż o fazę playoff, tak? Więc teoretycznie my jako liderzy jesteśmy faworytami, ale pamiętamy, co się stało w starciu z Chris Paulem września, wyciągamy wnioski i ja mam nadzieję, że też pewne 3-0 drużyna w tym spotkaniu jest będzie przygotowana do tego, żeby takie wpadki się przy pracy nie zdarzały częściej. Powalczymy teraz 21 o godzinie 17 na naszej hali w Norwidzie. To też zachęta dla Państwa, żeby wybrać się na ten mecz. Są ferie, można jakoś z młodzieżą pójść, posiedzieć, pokrzyczeć, potupać, pogwizdać, zobaczyć siatkówkę na żywo. To jest ważne dla zawodników przede wszystkim, żeby była publiczność i atmosfera sportowa. Niech młodzież łapie tą miłość do siatkówki. No. Bo chociaż publiczność siatkarska to zawsze były całe rodziny, jakieś takie przyjemne sytuacje. Ja się z tobą zgodzę, ale ja pamiętam, że ja jakby uczyłem się swojej miłości do siatkówki na początku XXI wieku na hali Polonia, kiedy AZS Częstochowa, co prawda to już nie były te czasy, gdy AZS wygrywał tytuły mistrzowskie, ale walczył o medale, tak? Więc jakby była walka, były zwycięstwa, czasem były też porażki. Była zawsze, jak w sporcie. Była zawsze pełna hala Polonia. Tak. Był ten doping, czasem bardziej kulturalny, czasem mniej, ale dzięki temu młody chłopak nasiąkał tą miłością do siatkówki. Sport wyzwala takie emocje, czasem niekontrolowane, teraz w Częstochowie bardzo łatwo można nasiąknąć miłością do speedwaya, tak? Bardzo łatwo można nasiąknąć miłością do piłki nożnej, bo tu mamy drużyny, które osiągają sukcesy. Natomiast w siatkówce od lat mamy troszkę posuchy, tak? Więc jakby tym bardziej tą młodzież trzeba dopingować do tego, chodźcie, pójdźcie ze mną, że to jest obejrzyjcie. Apel, który mówiłem, że zabrać się dzieciaki, iść na ten mecz, to bilety nie są drogie, czasem przymkną oko, żeby młodzi weszli na stadion, na halę. To ja tylko dodam, że w minionym tygodniu Norwid też rywalizował w ramach Pucharu Polski. Niestety nie udało się przejść przez to ostatnie sito eliminacyjne, przez ostatnią rundę wstępną. Porażka także z pierwszoligowcem, z MKS-em Będzin na wyjeździe 1-3. To było wyrównane spotkanie, to było spotkanie, gdzie w dwóch setach przegraliśmy, walcząc na przewagi. Nie udało się, trudno, wiemy, że Puchar Polski to był w tym sezonie tylko taki dodatek. Fajnie by było, jakby się udało coś więcej z tego wyłuskać, no ale nie udało się. Niestety, liga jest podstawą. W lidze powalczymy, Będzin, Zawiercie, to są drużyny, które w siatkówce się odnalazły w ostatnich latach i tam ciężko się zdobywa punkty. To Janusz, pozwoli, że ja tak troszkę przyspieszę, bo widzę, że już czas, że tak powiem, nas goni, no więc tak w telegraficznym skrócie. Zmierzajmy dalej. W telegraficznym skrócie Państwu powiem, że Częstochowianka bardzo słabo. Niestety kolejne baty, 0-3, porażka z Sokołem Mogilno, Częstochowianka na przedostatnim miejscu w tabeli, to wciąż jakby rezultat tych punktów, które udało się zdobyć na samym początku sezonu. No i teraz można powiedzieć mecz z gatunku tego wszystko, tak, gramy z Legionowią Legionowo, drużyną, która jest ostatnia w tabeli, no i być może to jest ostatnia szansa na to, żeby zapunktować w tym sezonie, być może ostatnia szansa na to, żeby wygrać. Przydałby się jakiś punkt, jeden, drugi, trzeci. No, fajnie by było. No, żeby fajnie nie spadać w dół, no, ale tu chyba szans jakichś specjalnych na to nie ma. Nadal nie wiadomo, co leży u podstaw. Czy tylko kwestie finansowe w drużynie, czy taki całkowity rozłam? Wiesz co, ja ci powiem tak. No, jakby ta kwestia, o której ty powiedziałeś, no, ona jest jakby podstawowa. Tak? I niestety bez pieniążków ciężko jest budować cokolwiek innego. O tym, tak? Że zawodników nie będzie grał za darmo, ale też dokładnie. Nie spodziewałem się, że tak szybko zjedzie poziom, powiedzmy tak, Częstochowianki w dół. Nie wygląda to dobrze, trzeba przetrwać po prostu do końca sezonu, co będzie później, zobaczymy. Druga liga, tutaj ze zwycięstwami. Ekoteam AZS wygrywa z Gwardią Wilczyce.
tym samym umacnia się na drugim miejscu w tabeli. No i w najbliższej kolejce bardzo ważny mecz dla Ekoteamu, dlatego że rywalizujemy z naszym bezpośrednim rywalem o awans do tej czołowej dwójki, tak, z Zaksą Strzelce Opolskie. A to dobra drużyna. To dobra drużyna jest. A ja nie wiem, może to jest ryzykowne stwierdzenie, ale zaryzykuję. Jeśli nam się uda wygrać to spotkanie, a tym bardziej jeśli nam się je uda wygrać za 3 punkty, to my w tej dwójce będziemy, bo już uda nam się zbudować taką przewagę nad Zaksą, że patrząc na to, jak nasza drużyna prezentuje się w tym sezonie, nie powinniśmy już tej przewagi stracić, pamiętając, że mamy wciąż jeden mecz mniej rozegrany niż Zaksa. Co u kobiet? U kobiet Silesia. Silesia wygrywa we Wrocławiu z tamtejszym AZS-em AWF. Wygrywa za 3 punkty w stosunku 3-1. I także jest na drugim miejscu. No i broni honoru kobiecej siatkówki w Częstochowie. Dokładnie to jest też ważne. Dokładnie tak. Drugie miejsce w tabeli. I no, znowu mecz niezwykle istotny, bo rywalizujemy także z sąsiadem w najbliższej kolejce, z Chełmcem Wałbrzych. Wałbrzych ma 2 punkty mniej niż my, jedno spotkanie rozegrane mniej niż my. Spotkanie jest w Częstochowie. Wygrywamy, mamy 3, a może nawet 5 punktów przewagi. No dobrze by było. Dobrze by było, naprawdę, bo też... No, nie oczekujemy awansu do pierwszej ligi, natomiast no nie ukrywajmy, dla tej młodej drużyny, tak, to by było fantastyczne osiągnięcie, gdyby się udało przejść dalej do tych turniejów półfinałowych. I na koniec, Janusz, koszykówka. No tutaj jakiegoś szczęścia też nie mamy. Mówiliśmy o tym, że może jedna drużyna by z tych dwóch powstała i stworzyła jakąś mocniejszą ekipę. My tu w naszym scenariuszu na dziś mamy wypisane wyniki z 2 kolejek, a to dlatego, że w zeszłym tygodniu nie udało nam się pomówić o koszykówce. No to tak, i AZS, i Iskra rozegrały po 2 spotkania, AZS 2 porażki, Iskra porażka i zwycięstwo. Na ten moment Iskra na miejscu numer 10, AZS na miejscu numer 15, czyli na miejscu przedostatnim. Tomek Pietrzykowski robił w minionym tygodniu materiał właśnie dotyczący AZS-u, rozmawiał z prezesem Adamem Stępniakiem, więc tam cel jest prosty, utrzymanie, tak? I o to drużyna będzie walczyć i myślę, że jest szansa ten cel zrealizować. Dobrze by było, żebyśmy jakoś tą koszykówkę już, jak powstała w Częstochowie i się zaaklimatyzowała w rozgrywkach, to żeby jakoś się rozwijała. No nie wiem, czy te dwie drużyny są w stanie rywalizować ze sobą, a może jedna współistnieć. Powinna, czy one są w stanie współistnieć, no bo tak, to jest podstawowe pytanie. No, Iskra wszędzie nieco lepiej. Czy to wystarczy na fazę play-off? Ciężko stwierdzić. Przypominamy, kwalifikuje się 8 zespołów, ale jeśli Iskra chce być w tej fazie play-off, to musi wygrywać takie spotkania jak to w najbliższym tygodniu, kiedy jedzie do Gliwic na starcie z GTK, czyli drużyną, która jest sąsiadem w tabeli. AZS, jeśli się chce utrzymać, też musi wygrywać takie mecze jak w najbliższym tygodniu, dlatego że gra ze swoim bezpośrednim rywalem w walce o utrzymanie, czyli z ostatnią w tabeli Wisłą Kraków. Kurczę, dużo meczów takich z bezpośrednimi rywalami, więc na pewno bardzo dużo emocji. Ciekawy w ten najbliższy tydzień sportowy. Sobota przede wszystkim bardzo ciekawa, siatkarska, do wyboru, do koloru. Można wybierać męską albo żeńską siatkówkę. Zachęcamy. A jakby ktoś chciał, to jeszcze w Australii rozpoczął się Australian Open. No to można szybko. Na razie po pierwszej rundzie nasi wciąż w grze i Iga, i Hubert. Także no właśnie, tam można. Pięknie. Rano trochę tenisa, bo to tak, jeśli chodzi o przedział czasowy, to tak akurat wyjdzie. Rano trochę tenisa, a potem zachęcamy do wspierania naszych częstochowskich drużyn. No i oczywiście zachęcamy Państwa do oglądania kolejnych odcinków programu Sport Talker. A za dziś pięknie dziękujemy. Do widzenia. Do zobaczenia.